Silverado 1500. O, jakie tu malowanie mamy, ciekawe. Wersja policyjna, jakieś płomienie. Ciekawe rzeczy ludzie robią. Weźmy sobie malowanie z flagą amerykańską. No ale najciekawsze jest to, że jest taki masywny i obniżony. Co to w ogóle za jeden? Jeśli ktoś z was zna jego historię, piszcie w komentarzach. Ale to jest chyba jakaś odciążona wersja mega, mega ciężarówki. Kurde. Co to jest? To 1500 w nazwie, już chyba wiem co mniej więcej oznacza. To oznacza chyba 1500 koni mechanicznych. Dobra, dobra, wiecie co, sprawdźmy w ogóle jak on teraz jeździ bez żadnych upgrade'ów, dodatków i tak dalej. Silverado 1500, jak to brzmi, posłuchajmy. Wow. To jest chyba driftowóz. Ale jest masywny, kurde. I mimo to, że jest masywny, to jest lekki w prowadzeniu. On jest chyba jakiś totalnie odciążony. Odciążona ta ciężarówka jest. Widzicie, jak na drift go. Właśnie nie jestem pewny, czy on jest na... Ale on jest chyba na drift. Wiecie czemu? Zobaczcie, jak mu się mocno te koła skręcają. To jest zdecydowanie na drift auto. Mocno skręca, bardzo mocno. Nie, no coś tutaj jest nie tak z tymi biegami. Muli się na trójce, co to ma być? On musi turwa... Aha, bo on ma 4 biegi tylko. To dużo tłumaczy. Nie no, to jest samochód driftowy zrobiony, tylko ten tunik driftowy taki dziwny jest. A tam dziwny, zróbmy go jakoś. Napęd na 4 buty, tu jeszcze na pewno możemy jakoś moc podkręcić. Już wiemy, że dźwięk silnika się nie zmieni, więc będziemy musieli go słuchać niestety przez cały odcinek. Ale może okazać się bardzo dobry na offroad, z mojego doświadczenia wiem, że tego typu samochody są naprawdę świetne. Tak, tutaj... Oh. 1300 koni mechanicznych ponad. Pyk, damy mu na pewno docisk większy, bo będzie latał na lewo i na prawo. Mamy napęd na 4 koła, a więc totalnie zbezcześciliśmy samochód. Zostawmy takie ustawienia tutaj jakie są, mamy opony szosowe. Myślę, że będzie śmiesznie. Okej. Okay. Silverado 1500. Mega lekki jak na ciężarówkę, powinien być stabilny, bo jest długi. No jakoś to skręca. Mamy tutaj, przypominam, mamy opony szosowe, tak? A ta droga jest troszeczkę taka obladzona, śliska. Uuu! Zdecydowanie zwiększenie docisku coś nam dało, ale to ciągle jest ta ciężarówka, nie? To nie będzie się prowadzić tak jak Pagani Zonda. Skręt nie jest najlepszy, od tutaj było trochę ślisko, więc można go usprawiedliwić. Prędkość maksymalna też nie będzie najwyższa, no. No to nie wiem, czego ten samochód zrobić. On chyba tylko do zabawy jest. Także ja bym go widział na offroad, ale niestety nie mamy tutaj opon offroadowych. Dobra, no to wracamy w takim razie z tuningiem na drift. Ale wiecie co? Tak sobie pomyślałem. Może zostawmy to, co ma. I zróbmy mu to na ten napęd na 4 koła. Mamy fajną moc. Dlaczego by nie zostawić? He? Zróbmy mu tak. 70. Dajmy mu tak. 85 na tył. Tutaj zmniejszymy mu. Zróbmy tak. Zróbmy coś takiego. Pewnie, że tak. Tutaj zróbmy tak. Będzie fajna zabawa. Tutaj zwiększmy ciśnienie. Chodzi o to, żeby latał jak najbardziej. Tu pyk, negatyw na maksa. Samochód driftowy na pewno na 4 koła. Honeycorn 5.0. Cofamy, cofamy, cofamy. Fajnie ktoś zrobił tą flagę amerykańską. Podoba mi się. Z tyłu totalnie wszystko wyrąbane. Paki, nie ma nic.
ciśniemy. Aż puści soki. Patrz! Hehehe. 83 tysiące. Czy są tu... Ile tutaj było na te, na 3 gwiazdki? 70? No to pięknie, prawie pobiłem swój rekord. Teraz chodźmy z góry. Miałem rekord 84 800. Prawie pobiłem swój rekord za pierwszy przejazdy. Taki z dupy tuning trochę zrobiłem. W ogóle fajna strefa driftowa. Patrz go! 105 tysięcy! Ale zajebisty jest teraz! Te kąty są nieziemskie, on właśnie fajnie się utrzymuje w tym takim mocnym kącie, jak jesteśmy na ostrym zakręcie. Podoba mi się to bardzo. O, coś takiego, nie? Aj, kurde, zahaczyłem się. Już w tym miejscu miał 36 tysięcy, to jest niesamowite. Ja tu chyba nim zaraz ogarnę jakiś rekord. Oj, teraz chyba przedobrzyłem trochę, nie? 112 tysięcy. Ciekawe, jaki to jest rekord w ogóle mój. Nie, to pewnie po 5 milionów potropili tych punktów. 154 tysiące. Nowy rekord. Ej, ja naprawdę miałem, mam tutaj przesadzone niektóre samochody driftowe, ale żaden nie robi czegoś takiego jak ten. What the fuck? Co on robi? To 67 tysięcy. Ale jakie kąty on tu w ogóle dowala, to ja nie wierzę w to. Sto trzydzieści tysięcy, tak do dupy pojechałem w ogóle, jakie kąty! Z jakiś szok, nie? O, na śniegu ciężko. Ciężko go wyczuć na śniegu. Oj, no jest. W ogóle tyłem wszedłem w ten. Ale nie osiągnąłem. 147 tysięcy punktów zdobyłem teraz. Ja mam wrażenie, że on czasami jadąc tyłem tym driftem jest w stanie odwrócić się z powrotem, że nie przesteruje. To jest szok. O, 140. Kurde. No, na śniegu ciężko mi było tutaj ogarnąć jakiś wynik. Silvera do 1500. Zobaczcie, on nawet tak jakby w miejscu skręcał. Nie wiem, co ja tutaj za tunik odpierniczyłem. On jest mega dziwny.
dziwny ten samochód w cholerę jest, nie? Strasznie dziwnie się zachowuje podczas tego driftu. Piszcie co myślicie o tym samochodzie i czy wariujecie nim. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.